Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Iłowiecka, jestem koordynatorem projektu ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i żeby nie przedłużać, zapraszam gorąco do kolejnej prezentacji pana Witolda Kozakiewicza z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem przedstawić dzisiaj prezentację na temat systemu, który wdrażaliśmy w Centralnym Szpitalu Klinicznym naszej uczelni. Elektroniczny system kolejkowy, czyli zarządzanie ruchem pacjentów w zespole poradni specjalistycznej. Przede wszystkim dwa słowa komentarza, zanim zacznę samą prezentację. Mówimy tutaj o technologii czysto organizacyjnej. Jest to technologia, która została wdrożona w naszym, jest to system, który został wdrożony w naszym szpitalu jakiś czas temu. W związku z tym mówimy tutaj też o analizie retrospektywnej. Celem całej analizy było zweryfikowanie zasadności wdrożenia takiego systemu i wykazania ewentualnie korzyści tudzież punktów wymagających korekty czy usprawnienia. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby usprawnić sam proces rejestracji pacjentów i zarządzanie ruchem w zespole poradni specjalistycznych. Kwestia również obciążenia personelu, przystosowanie całego zespołu poradni do zwiększającego się ruchu pacjentów, a także oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj kwestia kosztów. Problemem organizacyjnym było to, że cały czas nam wydłużałby się czas oczekiwania w kolejce do rejestracji. Żeby temu zaradzić, trzeba byłoby zwiększać również liczbę osób w personelu szpitalnym do obsługi pacjentów. Zarządzanie zmianami kolejki, konieczność przypisywania różnych gabinetów, bo również lekarze przyjmują w różnych gabinetach. A to, co najważniejsze z naszego punktu widzenia, to jest to, że czy to, co warto też podkreślić, to jest to, że nasze centrum kliniczno-dydaktyczne jest w fazie stałego rozbudowywania i rozszerzania swoich usług. I w ciągu ostatnich kilku lat sukcesywnie do budynku CKD przenosimy z terenu miasta kolejne poradnie i kolejne jednostki. Liczba poradni, która znajduje się w tej chwili w jednej lokalizacji w tym budynku, stale wzrasta, w związku z tym również wzrasta liczba pacjentów i ten moduł rejestracji czy zespół rejestracyjny jest nadal ten sam, więc siłą rzeczy musieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zarządzić zwiększającą się liczbą pacjentów. Mówimy tutaj o liczbach rzędu kilkudziesięciu tysięcy porad lekarskich udzielanych rocznie w ramach szpitala. I jak Państwo widzicie, wzrost w ciągu lat 2017-2019 to jest no prawie dwukrotnie, tak? No to nie jest pełny dwukrotny wzrost, ale znacząca wartość. Pomimo tego, że jak gdyby populacja, z którą mamy do czynienia, pozostaje na niezmiennym poziomie, mówiąc tutaj o liczbie mieszkańców województwa czy powiatu. Wiąże się to właśnie z tym, że zwiększa nam się liczba poradni, tak? Wdrożyliśmy system kolejkowy, który tak naprawdę był systemem, czy jest systemem szytym na miarę troszeczkę pod wymagania szpitala i to nie był gotowy produkt rynkowy, tylko dostosowanie, czy też zaprojektowanie i zaprogramowanie systemu, który obsługiwał bezpośrednio szpital. Przepraszam. Złożony jest on z 6 stanowisk rejestracyjnych i 5 stanowisk do obsługi call center. Bilotematy, ekrany wyświetlające numery pacjenta i gabinety oraz przed każdym gabinetem lekarskim mały ekran pokazujący informacje na temat wizyt.
Przede wszystkim, jeżeli analizowalibyśmy ścieżkę pacjenta, to chodzi tutaj o kwestię wyznaczenia terminu wizyty, następnie umówioną wizytę pacjent już za pomocą biletomatów i informacji na ekranach obsługuje samodzielnie, już bez konieczności podchodzenia po raz kolejny do rejestracji, a informacja na temat tego, w którym gabinecie będzie wizyta i w jakim czasie jest przedstawiona w czasie rzeczywistym na ekranach. Komparatorem dla wdrożonego systemu jest system sprzed wdrożenia elektronicznego systemu kolejkowego, czyli rejestracja w okienku i zwykłe biletomaty obsługujące kolejkę. Punktami końcowymi tutaj określiliśmy, że będziemy przede wszystkim skupiać się na zweryfikowaniu czasu oczekiwania pacjenta na podejście do okienka rejestracji jako takim wyznaczniku efektywności całego systemu, a również takim najbardziej tak, powiedzmy, odczuwalnym przez klienta efektem działania systemu. Analizę kliniczną oparliśmy, znaczy przy analizie klinicznej przyjęliśmy następujące założenia, że jak gdyby dokumentacje czy publikacje, które będą brane pod uwagę w analizie klinicznej, włączamy w zakresie całej populacji środowiska. Jedyne wyłączenie, jakie nastąpiło, to kwestie publikacji opisujących systemy kolejkowania do zabiegów medycznych, tudzież systemy triażowe, które to cechują się troszeczkę innymi założeniami, innymi wymaganiami niż system kolejkowania w poradniach i rejestracjach. Wyszukiwania przeprowadziliśmy w bazie PubMed oraz w bazie Embase. W wyniku otrzymaliśmy po deduplikacji 18 pozycji. Ze względu na charakterystykę samej technologii nie ma przeglądów systematycznych ani metaanaliz, jeżeli chodzi o ten zakres tematyczny. A ostatecznie skupiliśmy się na 6 publikacjach po analizie abstraktów i dostępności pełnych tekstów. W trakcie analizy klinicznej zwraca się nam we wszystkich publikacjach właściwie na następujące aspekty poprawiania czy wdrażania systemów zarządzania kolejką w rejestracjach. Przede wszystkim zmniejszenie czasu oczekiwania, zwiększenie komfortu pracy personelu, redukcja dokumentacji. Przepraszam. I to, co chyba taka ciekawostka, która pojawiła się w jednej z publikacji, to jest to, że analizowano również poziom stresu i zachowań agresywnych wśród pacjentów, którzy są zmuszeni do oczekiwania w długich kolejkach. Wdrożenie takich systemów pozwoli na redukcję takich zachowań niepożądanych. Zmniejszenie stresu wśród pacjentów przekłada się również na lepszą jakość pracy personelu, bo mniej zachowań agresywnych przy okienku. To, co również w analizie klinicznej się pojawiły, to efekty pożądane wdrażania systemów kolejkowych, to znaczy redukcję czasu oczekiwania i skrócenie czynności. Natomiast jako metody były wskazywane właśnie w wsparcie z procesami informatycznymi, tudzież zwiększenie liczby pracowników obsługi. W przypadku analizy samej technologii na udzielanie świadczeń w szpitalu przyjęliśmy, że liczba porad lekarskich przekłada się na liczbę pacjentów w proporcji takiej, że 80% czy 20% pacjentów to są pacjenci powracający. W związku z tym liczba pacjentów jest odpowiednio niższa, jeżeli chodzi o przyjęcie wartości do analiz. Jako korzyści, które badaliśmy, to jest kwestia usprawnienia procesu rejestracji, odciążenia personelu, oczywiście przystosowanie zespołu poradni do zwiększającej się liczby pacjentów i kwestia redukcji kosztów osobowych.
Same aspekty, samo porównanie odbywało się bardzo na kilku płaszczyznach, to znaczy z jednej strony analizowaliśmy kwestie samego systemu i konieczności wdrożenia czy zakupu pewnych urządzeń, organizacji stanowisk dla pracowników, kwestie przygotowania przestrzeni, bo tak jak Państwo widzą, z trzech różnych lokalizacji w obrębie miasta te poradnie zostały w tej chwili przeniesione do jednego i liczymy cały czas potencjał, czy przewidujemy potencjał również na rozbudowę tej przestrzeni. Kwestia zwiększenia liczby osób, personelu o 3 osoby, scentralizowanie całej obsługi w jednym miejscu. I zwiększenia liczby obsługiwanych poradni. Z punktu widzenia pacjenta również tutaj pojawiają się kwestie, które analizowaliśmy w przypadku tej części raportu, czyli redukcja liczby podejść do okienka, skrócenie czasu oczekiwania w kolejce. Z punktu widzenia personelu z kolei również zmniejszenie liczby czynności wymaganych przy rejestracji i tak dalej. To, co ważne z punktu widzenia z kolei lekarza, który nam się tutaj też w trakcie analizy pojawił, to jest to, że dzięki temu systemowi lekarz przyjmujący w gabinecie ma możliwość również sterowania ruchem pacjentów poprzez wyświetlanie odpowiedniej informacji na ekranie zamontowanym przed gabinetem. Analizowaliśmy właściwie 4 warianty w drzewie decyzyjnym i pierwszy wariant, znaczy we wszystkich wariantach zakładaliśmy wzrost liczby pacjentów o 40% w ciągu najbliższych lat w stosunku do wartości referencyjnych sprzed wdrożenia systemu. Wariant optymalny, czyli system kolejkowy plus 3 osoby personelu i określiliśmy, że wówczas czas oczekiwania pacjenta wyniesie około 10 minut. Przy wdrożeniu samego systemu kolejkowego, ale bez zwiększania liczby pracowników, to jest około 30 minut. Konieczność zwiększenia liczby zatrudnionych osób o 7 przy zachowaniu istniejącego dotychczas systemu opartego na biletomatach. I wariant czwarty, wariant zachowawczy, nie robimy nic, ani nie kupujemy systemu nowego, ani nie zwiększamy zatrudnienia. Tutaj w pierwszych latach określiliśmy, że czas oczekiwania wydłużyłby nam się do godziny, a w kolejnych latach właściwie przestałby być w jakikolwiek sposób efektywny. W związku z tym analizę robiliśmy pomiędzy wariantem optymalnym i wariantem drugim, czyli zatrudnieniem tylko 7 osób. I ten wariant, czyli stary system kolejkowy i 7 osób był naszym komparatorem w przypadku analizy ekonomicznej. Tak przedstawiają się koszty w kolejnych latach. Jak widać, pomimo tego, że początkowo jakby musimy zainwestować dosyć sporą kwotę na system, to jednak koszty osobowe tutaj bardzo znacznie podnoszą całość przedsięwzięcia i te 4 osoby personelu dodatkowe w skali kilku lat zdecydowanie równoważą koszt zakupu systemu, a przełożenie na koszt jednej wizyty, jak widać tutaj, zdecydowanie koszt pojedynczych odwiedzin jest niższy w przypadku nowego systemu elektronicznego dla sterowania kolejka. Jeżeli chodzi o rekomendacje po analizie, to zarówno jeżeli chodzi o czas rejestracji wizyty, jak i czas przebywania pacjenta, to są takie elementy, które powinniśmy w jakiś sposób rejestrować po to, żeby móc obserwować stan faktyczny realizacji wdrożenia systemu i ewentualnie z wyprzedzeniem reagować na sytuacje, kiedy te czasy będą znacząco ulegały wydłużeniu poprzez ewentualnie zatrudnienie kolejnych osób albo modyfikacje w samym systemie. Jak również zauważamy tutaj możliwość, czy wprowadzenie takiej możliwości automatycznego przesyłania informacji o wizytach pacjentom, którzy się rejestrowali telefonicznie.
czyli obsługę czy to bramki SMS-owej, czy ewentualnie patrząc na obecną technologię wdrożenia być może jakiejś aplikacji na telefony, która byłaby w stanie w jakiś sposób monitorować terminal, czy wspierać pacjenta z informacją o terminie wizyty i godzinach. To tyle, jeżeli chodzi o nasz system. Dziękuję bardzo za uwagę. W razie pytań oczywiście zapraszam do kontaktu. Ja również bardzo dziękuję, szczególnie za doskonały timing, ale też chciałam podkreślić, że ta prezentacja była dowodem na uniwersalność metodyki HBHTA, ponieważ może ona posłużyć nie tylko do oceny bardzo wysublimowanych technologii, ale również do procesu, który jest powszechnie stosowany u wszystkich świadczeniodawców, czyli do rejestracji pacjentów, więc jest to idealny przykład na to, jak też można wymienić się w ramach dobrych praktyk. Także bardzo panu dziękuję. I zapraszam w takim układzie do przedstawienia prezentacji Pawła Zawadzkiego z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. W imieniu naszego zespołu gorąco podziękować za możliwość uczestnictwa w tym projekcie. Bardzo to był dla nas atrakcyjny czas. Bardzo dużo od Państwa się nauczyliśmy. Metodyka jest dla nas niezwykle atrakcyjna i te tygodnie spędzone na zajęciach na pewno były czasem dla nas bardzo atrakcyjnym. Mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że brakuje mi tych zajęć. Jeżeli chodzi o Dolnośląskie Centrum Onkologii, jesteśmy w tej chwili w takim specyficznym momencie, ponieważ połączyliśmy się z dwoma innymi ośrodkami, Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych i Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. W związku z tym jesteśmy dużo większą organizacją od 1 stycznia. Dodatkowo jako jeden z podmiotów, który bierze udział w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, na bieżąco bardzo mocno analizujemy dane z tego pilotażu. I w ramach szkoleń, które nam Państwo umożliwiliście, dały one nam wiele elementów do przedyskutowania między sobą, co tak naprawdę chcielibyśmy zmienić w naszym szpitalu. Patrząc z perspektywy łączenia się naszych ośrodków, doszliśmy do wniosku, że dane pilotażowe pokazują jednoznacznie, że najtrudniejszy nowotwór, z jakim mamy do czynienia w obecnych czasach, gdzie COVID jeszcze dodatkowo przynajmniej utrudnił nam realizację szeregu procedur związanych z tym nowotworem, to jest nowotwór związany z płucem. Płuca jako czynnik kluczowy, rokowniczy, rak płuca jest bardzo uzależniony od czasu. Ten termin związany z wprowadzeniem terapii jest czynnikiem istotnie rokowniczym i z tego względu bardzo istotny nacisk kładziemy w tym zakresie i chcielibyśmy, żeby właśnie przy użyciu HBHTA wykazać, czy możemy istotnie poprawić się w tym zakresie. Muszę poproszę moich partnerów o to, żeby wspomogli mnie przy przedstawieniu naszej prezentacji. Proszę. Celem raportu było skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę pacjentów z podejrzeniem raka płuca. Celem było także ograniczenie liczby wizyt, skrócenie ścieżki diagnostycznej i wydłużenie przeżyć. Wiemy, że istotnym czynnikiem rokowniczym u pacjentów z rakiem płuca jest cały czas diagnostyki, który jest duży, więc w ramach raportu chcieliśmy ocenić, czy zmiana organizacyjna usprawni cały proces.
W ramach opracowania jedną z rekomendacji jest zmiana modelowej ścieżki oraz zmiana założeń karty DILO. W ramach informacji otrzymanych z Krajowego Rejestru Nowotworów wyliczyliśmy populację docelową. Natomiast w ramach pilotażu onkologicznego wiemy, że większość pacjentów z rakiem płuca jest w trzecim i w czwartym stadium zaawansowania. Niestety z uwagi na stadium zaawansowania oraz na długi czas diagnostyki, część z tych pacjentów nie dożywa procesu terapeutycznego, dlatego zależało nam na zoptymalizowaniu i maksymalnym skróceniu ścieżki bez wprowadzania nowych świadczeń zdrowotnych oraz bez większych zmian w systemie zdrowia. W zakresie medycznym skupiliśmy się wyłącznie na zmianach organizacyjnych. Tak, o tym mówiłem. Teraz poproszę Rozdziankę. No, nasza oceniana technologia polega, tak jak już wspomniał mój przedmówca, na zoptymalizowaniu ścieżki diagnostycznej obejmującej właśnie badania obrazowe, badania histopatologiczne, molekularne, czyli wszystkie te badania, które są wykonywane bezpośrednio przed wdrożeniem leczenia u pacjentów, które muszą być skompletowane do konsylium, żeby jak najpełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta był dostępny dla lekarzy. I tak naprawdę pełne wdrożenie ścieżki planowane było w oparciu o już wizję tego, że będziemy połączonym szpitalem, tak jak już wcześniej wspomniał pan dyrektor, z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. Nasza populacja pacjentów w tym momencie właśnie wpada w ten określony przez nas przy raportowaniu pułap około 1100 osób. Spodziewamy się co najmniej w tym roku. Głównym założeniem właśnie było skrócenie czasu diagnostyki do 8 tygodni w przypadku, gdy wynik bronchoskopii lub badania EBUS będzie dodatni, lub skrócenie diagnostyki do 13 tygodni, jeżeli będzie trzeba wykonywać dodatkowe elementy diagnostyki w wypadku EBUS-a ujemnego, ale jeszcze niejednoznacznego. No i objęliśmy w tej zmodyfikowanej ścieżce wszystkie etapy od pojawienia się pacjenta, od jego pierwszej wizyty właśnie do momentu konsylium, kiedy zapada decyzja terapeutyczna. Tutaj przedstawiliśmy oczywiście wszystkie wybrane rozpoznania, kody ICD-10 chorób związanych z płucem, podejrzeń i już stwierdzonych nowotworów, których dotyczy nasz raport. I dla konsyliów wykonanych w 2020 roku zrobiliśmy analizę, z jakich świadczeń składa się ta diagnostyka w ramach tego zidentyfikowaliśmy 73 zróżnicowane sekwencje, czyli wiemy, ile rzeczy tak naprawdę, ile świadczeń, ile procedur składa się na ścieżkę pacjenta w zależności od długości jej trwania. Czyli tutaj właśnie dla przykładu wybraliśmy, bo mamy ich zdecydowanie więcej, takie podzielone właśnie na czas dla diagnostyki od 2 do 10 tygodni, czyli od wizyty do planu leczenia onkologicznego, czyli do naszego konsylium. Więc widzimy, że co najmniej cztery rodzaje świadczeń się pojawiają, a w przypadku tych dłuższych, między 11 a 20 tygodni, jest tych świadczeń zdecydowanie więcej lub są to świadczenia, które wymagają dłuższego okresu też rekonwalescencji, kiedy są to zabiegi diagnostyczno-lecznicze.
Tutaj mamy nasz proponowany model optymalizacji i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, chodzi o określenie, o skrócenie czasów. Wiadomo, że rozpoczęcie leczenia jest uzależnione od pozytywnego wyniku histopatologicznego, więc w momencie, kiedy taki wynik otrzymujemy, pacjent jest skierowany na konsylium i wtedy odbywa się całe planowanie i już wdrożenie leczenia. Im czas krótszy do osiągnięcia tych wyników umożliwiających podjęcie decyzji, tym lepiej dla pacjenta. Szczególnie jeżeli trafia pod nasze skrzydła dopiero w późnym stadium zaawansowania swojej choroby. Nasza zoptymalizowana ścieżka zakłada również zmodyfikowanie karty DILO o tyle, żeby niektóre świadczenia, które nie są możliwe do wykonania w ramach pewnych etapów, tak jak na przykład etap zabiegu diagnostyczno-leczniczego w DILO, w tym czasie pakiet świadczeń dotyczących zabiegu diagnostyczno-leczniczego w DILO nie obejmuje badań takich jak PET, CT, czy rezonans, czy TK głowy, które są obligatoryjnymi badaniami w ramach checklisty na konsylium wymaganej, dlatego też dodanie ich i możliwość rozliczania tych świadczeń równolegle z zabiegiem diagnostyczno-leczniczym też daje o wiele więcej możliwości. W momencie, kiedy przeskakujemy etapy pakietu i nie mamy możliwości wykonać pewnych badań w ramach DILO, czas oczekiwania na wyniki tych badań również się zwiększa, co jest zupełnie przeciwnym do tego, co chcemy osiągnąć. Mamy w zamiarze również rozszerzenie zakresu badań molekularnych wykonywanych samodzielnie, bo posiadamy własną pracownię molekularną, ale dzięki połączeniu szpitali dopiero teraz tak naprawdę ekonomicznie uzasadnione będzie włączenie modelu NGS w badaniach molekularnych, co zdecydowanie zwiększy nasze możliwości. Nie będziemy już zmuszeni wysyłać badań na zewnątrz, tylko będziemy mogli je wykonywać u siebie i skrócimy ten czas, planujemy, żeby był on skrócony do 10 dni roboczych i mamy nadzieję, że to nam uda się wdrożyć. No jako komparator oczywiście ścieżka według karty DILO została przez nas wykorzystana. Większość pacjentów zgłaszających się do centrum posiada kartę DILO. Jeżeli nie posiada, to zakładana jest ona u nas. No i właśnie to jest ten element DILO, który nie został określony. Nie została precyzyjnie określona ścieżka z uwzględnieniem otrzymania wyniku histopatologicznego po EBUS-ie i właśnie tym równoczesnym otrzymaniu wyników obrazowych PET-CT. A w celu określenia stopnia zaawansowania raku płuc w ramach diagnostyki wstępnej pogłębionej, no pacjent siłą rzeczy jest kierowany na PET-TK, bronchoskopię lub EBOS opcjonalnie. Te wszystkie elementy znajdują się na checkliście. Większość z nich jest obligatoryjna. Jedne badania mogą zastąpić drugie, ale nie da się ich pominąć całkowicie. Procedura EBUS nie jest możliwa do wykonania i rozliczenia w ramach etapu diagnostyki pogłębionej. Możliwa jest tylko w zabiegu diagnostyczno-leczniczym, więc w tym momencie musimy wybrać, na którym etapie i w jaki sposób, które świadczenia są do rozliczenia dla nas istotniejsze lub dla pacjenta istotniejsze. Tak naprawdę trzeba wykonać je wszystkie. Tak. No i tak jak wspominałam, obecnie przy wykonywaniu badań histopatologicznych po EBUS część pacjentów ma wykonywane badania molekularne techniką FISH. Prowadzona jest diagnostyka w kierunku mutacji w genie GFR, a w przypadku jemnego wyniku również aberracja w genie ALK i ROS. Dopiero w momencie uzyskania kompletu tych wszystkich badań, łącznie z badaniami molekularnymi, możemy puścić pacjenta na konsylium, żeby w końcu rozpocząć jego etap leczenia.
Tutaj analiza porównawcza efektywności klinicznej i bezpieczeństwa. No, według schematu PICO nasz problem decyzyjny został opisany. Populację naszą stanowią pacjenci z podejrzeniem lub z rakiem płuca lub ze wznową raka płuca. I to są te wszystkie kody ICD-10, które wskazałam już wcześniej. Nasza interwencja to skoordynowany model szybkiej diagnostyki. Obecny proces diagnostyczny w DILO jest naszym komparatorem i naszym głównym założeniem, czyli punktem końcowym, jest skrócenie czasu diagnostyki pacjentów, być może wydłużenie ich życia, na pewno próba skrócenia czasu oczekiwania na podjęcie działań już tych właściwych. Wynik naszej analizy klinicznej, no, nasza analiza kliniczna była dość ograniczona. Skupiliśmy się po naszych wyszukiwaniach do dwóch artykułów, które miały największe odniesienie do naszej technologii i które miały podobne założenia, tak? Czyli w tych publikacjach określało się kluczową rolę wczesnej i szybkiej diagnostyki, dostępność nowoczesnych metod i w przypadku raka płuca właśnie wskazanie tego, że wszelkie niewielkie nawet opóźnienia w rozpoczęciu leczenia mają istotny wpływ na rokowania przeżycia pacjenta. Jeśli chodzi o wpływ technologii medycznej na świadczenia w szpitalu, no nie zmieniamy świadczeń. Nie będziemy, wszystkie świadczenia, które są w ramach naszej zmodyfikowanej ścieżki, są w pełni refundowane przez NFZ. Kwestią jest tylko, na jakich etapach karty DILO się one znajdują, o ile one w ogóle są w niej wliczane. Miarami efektywności naszej nowej technologii na poziomie szpitala to skrócenie czasu przeprowadzania kompletnego procesu, terminowość związana z pakietem onkologicznym, unikanie wydłużania się procesu i tak naprawdę pilnowanie kompletności tego wszystkiego, co jest niezbędne do podjęcia decyzji terapeutycznych. No, z perspektywy pacjenta jest to przyspieszony proces i zmniejszenie się liczby wizyt w gabinetach lekarskich. Unikamy overdiagnosis i overtreatment, bo to też wprowadza czynnik stresowy, który nie wspomaga diagnostyki pacjentów. Jeśli chodzi o analizę ekonomiczną, ze względu na fakt, że nasza technologia jest modyfikacją, a nie całkowicie nowym modelem, świadczenia w jej ramach będą tożsame i tak samo wycenianie. Mogą one ulec jedynie zmianie w momencie, kiedy będzie to odgórna decyzja. I dla analizowanego okresu czasu, czyli za 2020 roku, zidentyfikowaliśmy 73 sekwencje świadczeń zróżnicowane oraz 60 takich unikalnych, które się zdarzały bardzo rzadko. Nasze wnioski i rekomendacje, no niezbędne jest ujednolicenie procesu diagnostyki raka płuca, ułożenie tego w jak najlepszym wariancie, znaczne zredukowanie jego czasu. No, diagnostyka stanowi istotny czynnik rokowniczy. Należy jednoznacznie stwierdzić, że wprowadzenie ocenianej technologii jest uzasadnione zarówno społecznie, jak i ekonomicznie i rekomenduje się w zoptymalizowanie ścieżki diagnostyki raka płuca. Bardzo dziękuję. To już tylko naprawdę krótkie dwa słowa podsumowanie. Z kolei tutaj widzimy, że analiza technologii na poziomie szpitala, procesu diagnostycznego daje wnioski do zmian systemowych i to jest właśnie kolejna zaleta oceny technologii medycznych na poziomie szpitali. Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam panią Annę Zielińską z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie do prezentacji swojego raportu. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Przed Państwem Natalia Truszkowska z Narodowego Instytutu Kardiologii w zastępstwie za koleżankę Annę Zielińską. Przedstawię raport naszego zespołu pod tytułem Ocena dynamicznej perfuzji mięśnia sercowego przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej CTP w porównaniu z alternatywnymi technikami diagnostyki w populacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Zacznę od tego, że głównym celem opracowania naszego raportu była ocena zasadności wykonywania badań dynamicznej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, u których konieczna jest ocena istotności zwężenia przed kwalifikacją do rewaskularyzacji. W oparciu o przyjętą metodykę HBHTA porównane zostały badania CTP względem dostępnych alternatywnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych technik diagnostyki choroby niedokrwiennej serca. Przepraszam, bo tutaj jest jakaś. Raport został napisany zgodnie z roboczymi projektami rekomendacji dotyczącymi metodyki oceny technologii medycznych i składa się z następujących części: analiza problemu decyzyjnego, analiza kliniczna, analiza wpływu technologii medycznej na udzielanie świadczeń w szpitalu, analiza finansowa i rekomendacje. Analiza problemu decyzyjnego została przygotowana w oparciu o schemat PICO. Zdefiniowałyśmy populację, którą są pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową z granicznym zwężeniem co najmniej jednej tętnicy nasierdziowej o średnicy co najmniej 2,5 mm oraz ze stwierdzonym zwężeniem w zakresie 50-90%. Naszą interwencją jest badanie CTP. Komparator to inwazyjny pomiar cząsteczkowego przepływu wieńcowego wraz z koronarografią, który jest obecnie standardem referencyjnym stosowanym w szpitalu. Alternatywne techniki to rezonans magnetyczny oraz scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego wykonywana za pomocą techniki SPECT. Dążymy do osiągnięcia efektów zdrowotnych, przede wszystkim do osiągnięcia wysokiej trafności diagnostycznej, zmniejszenia odsetka badań inwazyjnych, zmniejszenia ilości hospitalizacji oraz o zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i zmniejszenie odsetka powikłań diagnostyki inwazyjnej. Raport został napisany zgodnie z roboczymi. Przeanalizowałyśmy źródła danych i tak następująco źródła z bazy danych PubMed, wyniki badań klinicznych oraz metaanalizy, wewnętrzne źródła szpitala, dane z raportów NFZ, dane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, mapy potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026 oraz doświadczenia naszych klinicystów. W wyniku przeprowadzonego systematycznego wyszukiwania i selekcji na podstawie wybranych kryteriów wyłoniono 3 metaanalizy oraz 7 publikacji z badań klinicznych, na których oparto dalszą analizę. Obrazowanie CTP mięśnia sercowego poprawia dokładność diagnostyczną samego badania CTA wieńcowego, głównie poprzez zmniejszenie liczby fałszywie dodatnych wyników, nawet w porównaniu z badaniem FFR. Użyteczność oceny hemodynamicznej poprzez integrację badań CTP i CTA może odgrywać potencjalną rolę w identyfikacji pacjentów i ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących optymalnej interwencji medycznej. Wykres, który widzą Państwo teraz na slajdzie, to połączenie tych dwóch badań, perfuzyjnego CTP z badaniem CTA. I wynik tego jest taki, że ponad 2/3 pacjentów, którzy wcześniej nie mieli wyraźnego wskazania do leczenia, zostanie skierowanych do leczenia optymalnego.
Dynamiczny CTP wykorzystujący protokół niskiej dawki jest wykonywalny przy zachowaniu wysokiej dokładności diagnostycznej w porównaniu do rezonansu magnetycznego. Najlepszą wartość diagnostyczną mogą zapewnić parametry indeksowane, z których indeksowane MBF i indeksowane MBV mogą zapewnić najlepszą wartość przyrostową w identyfikacji obecności i obciążenia niedokrwieniem. W badaniu CTP mamy niższą dawkę badania rentgenowskiego i to jest od 2 do 4 milisiwertów, gdzie w większości badań tomografii komputerowej dawka taka wynosi 8. Stosowanie adenozyny jako środka rozszerzającego naczynia krwionośne dominuje w badaniach rezonansu magnetycznego. Regadenozon jest środkiem zapewniającym wyższe bezpieczeństwo i niezawodność. Wdrożenie nowej technologii wiąże się również z konsekwencjami organizacyjnymi dla naszego szpitala. I tak na przykład nie wymaga zakupu nowego sprzętu medycznego, nie pociągnie za sobą żadnych zmian infrastrukturalnych, wymaga jedynie zakupu dodatkowego środka leczniczego, leku, regadenozonu, który jest stosowany w badaniu CTP do rozszerzania naczyń wieńcowych. Oceniana technologia diagnostyczna nie jest obecnie refundowana ze środków publicznych oraz nie posiada dedykowanego kodu ICD-9. Obecnie możemy jedynie rozliczać badanie CTP na poziomie badania CTA albo w ramach programów naukowych. Ze względu na zwiększenie wolumenu wykonywanych świadczeń, który jest planowany w Instytucie, w przyszłości musi zostać powołany drugi zespół do oceny badań CTP. Krzywa uczenia w przypadku nowego zespołu będzie około 30 badań, ponieważ transfer wiedzy w przypadku naszego ośrodka odbędzie się znacznie szybciej niż w przypadku placówek, które w ogóle nie wykonują tego typu badań. W ramach analizy ekonomicznej zostały przygotowane analiza wpływu na budżet szpitala, analiza rentowności oraz analiza wrażliwości jedno- i dwuczynnikowa. Analiza symulacyjna metodą Monte Carlo. Na potrzeby naszego raportu przygotowałyśmy również drzewo decyzyjne we współpracy z naszym ekspertem klinicznym. Drzewo obrazuje dwie ścieżki, ścieżkę anatomiczną, która przedstawia nową technologię i ścieżkę funkcyjną, która przedstawia technologię obecnie stosowaną w szpitalu. Analiza wpływu na budżet przeprowadzona została w horyzoncie jednego roku dla nowej technologii i komparatora, jak również dla całej ścieżki diagnostycznej. Szacuje się, że będziemy wykonywać około 100 badań rocznie. Na podstawie dostępnych danych oszacowane zostały koszty badania CTP, koszty komparatora FFR wraz z koronarografią oraz koszty badań CTA i SPECT. Obliczony został również łączny koszt całej ścieżki diagnostycznej, zarówno nowej technologii oraz komparatora. Obliczono przewidywane przychody szpitala w populacji decylowej, przyjmując wycenę badania CTP na poziomie badania i obecnej wyceny CTA. Tabela, którą widzicie Państwo na slajdzie, zestawia wyniki w przypadku wykonania 100 badań w ciągu roku dla nowej technologii, komparatora oraz całej ścieżki diagnostycznej. Kolejna tabela to zestawienie kosztów i przychodów z tytułu wykonania poszczególnych badań i możemy z niej wywnioskować, że tutaj jedynym opłacalnym badaniem do wykonywania jest nasz komparator, czyli połączenie FFR z koronarografią. Wykonywanie pojedynczych badań tomografii komputerowej jest nieopłacalne. Z analizy wpływu na budżet szpitala wynika, że standardowa ścieżka diagnostyki choroby niedokrwiennej serca jest nieopłacalna. Badanie za pomocą komparatora jest rentowne jedynie w przypadku wykonania samego badania FFR wraz z koronarografią. Jeżeli przeprowadzimy pełną ścieżkę diagnostyczną i uwzględnimy badanie SPECT, niestety uzyskamy stratę. W przypadku badania CTP, obliczając rentowność z ustalonych szacunków i obecnej kwoty refundacji na poziomie badania CTA, zarówno dla samego badania, jak również całej ścieżki, wynik będzie ujemny.
Analiza wrażliwości została przeprowadzona ze względu na zmiany kluczowych parametrów determinujących wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych NPV. Składa się na nią liczba pacjentów, liczba badań wykonywanych w skali roku, poziom kosztów, poziom przychodów oraz oczekiwana stopa zwrotu. Jednoczynnikowa analiza wykazuje, że aby osiągnąć próg rentowności dla NPV równego 0, przychody jednostkowe pochodzące z refundacji NFZ musiałyby być istotnie wyższe, nawet o 20%. Skala wykonywanych badań musiałaby rosnąć nawet do kilkunastu procent w skali roku, a inflacja kosztów rok do roku musiałaby być ujemna nawet na poziomie 10%. Wyniki symulacji Monte Carlo potwierdzają poprzednie wnioski, to znaczy w przypadku komparatora prawdopodobieństwo osiągnięcia rentowności jest wyższe, natomiast również wysokie jest poniesienie dużej straty. Aby osiągnąć próg rentowności w przypadku nowej technologii, przychody powinny być wyższe od dotychczasowego poziomu refundacji. Histogram, który przedstawia kolejny slajd, obrazuje wyniki modelu symulacyjnego, które mają charakter poglądowy, ponieważ zostały oszacowane metodą ekspercką. Podsumowując, badanie CTP jest bezpiecznym narzędziem poprawiającym dokładność badania CTA, ponieważ nie tylko dostarcza informacji anatomicznych dotyczących zwężenia, ale także dostarcza danych na temat hemodynamiki tkanki mięśnia sercowego. Badanie CTA w połączeniu z obrazowaniem CTP mięśnia sercowego ma ogromny potencjał do oceny szerokiego spektra choroby niedokrwiennej serca z możliwością indywidualnego kierowania decyzjami leczenia pacjenta. Wynik analizy ekonomicznej przy obecnym poziomie refundacji na poziomie wyceny badania CTA wskazuje, że nowa technologia jest kosztowo nieopłacalna. Z uwagi na to, że procedura nie posiada obecnie refundacji, należy zakładać, że wycena, która w przyszłości zostanie dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, pokryje w całości koszty naszej technologii. Rekomendacja, którą udzieliłyśmy, była warunkowo pozytywna z uwagi na możliwie większą kwotę refundacji. Bardzo dziękuję za uwagę. Również serdecznie dziękuję za przedstawienie tego raportu. To też jest według mnie przykład na to, że można wykorzystać oceny technologii medycznych przygotowane na poziomie szpitali do zarekomendowania w naszym przypadku Agencji Oceny Technologii Medycznych innych wycen, tak? Bo tutaj jest dokładnie pokazana jakość i bezpieczeństwo tej technologii, ale nie, jej nieopłacalność. Także dziękuję bardzo i zapraszam do zaprezentowania swojego raportu panią Magdalenę Kozłowską z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Jest nam niezmiernie miło, że w takim szacownym gronie jesteśmy przedstawicielami szpitala pediatrycznego, więc możemy pochwalić się w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w pediatrii. W naszym szpitalu realizowane już jest świadczenie dotętniczej selektywnej chemioterapii, ale chcemy pójść krok dalej i raport, który przygotowaliśmy dla dyrektora Instytutu, rozszerzamy o diagnostykę molekularną, o wykorzystanie, o określenie przydatności biopsji płynnej wykorzystanej w diagnostyce tego leczenia, tego schorzenia. Niestety mam problem z przerzucaniem. Ach, dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. Już się cofnę, bo naklikałam za dużo. O, i namieszałam. Mogę prosić jakąś pomoc, żeby to było od początku? Dobra. Dobra, to ja zacznę się cofać. Dobrze, o, jest. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie za pomoc. Szanowni Państwo, w leczeniu siatkówczaka u dzieci jest ogromny postęp. Zaczynaliśmy od enukleacji, czyli usuwania gałek ocznych, co oczywiście wpływa zdecydowanie na życie naszych pacjentów.
W tej chwili aktualnie rekomendacje i świat idą w stronę nowoczesnych technologii. Mówimy tutaj o selektywnej chemioterapii dotętniczej, czyli celowanym podawaniu konkretnego cytostatyku bezpośrednio do gałki ocznej. Oczywiście cała taka technologia wymaga odpowiednio przygotowanego zaplecza, począwszy od ludzi, skończywszy na miejscu, gdzie cytostatyk jest przygotowywany. Wprowadzenie naszej selektywnej chemioterapii dotętniczej u nas kosztowało nas i nie kosztowało. Raport, który przygotowaliśmy dla dyrektora naszego instytutu, ma za zadanie tak naprawdę sprawdzić, czy przyznane finansowanie jest finansowaniem wykorzystanym i czy nie dopłacamy do jego realizacji. Jesteśmy jedyną w Polsce placówką, która realizuje to świadczenie. Wszystkie dzieci ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym z siatkówczakiem trafiają do naszej placówki. Choroba ta dotyka dzieci głównie poniżej 5 roku przepraszam, życia. Tutaj są aktualne dane przedstawione z Krajowego Rejestru Nowotworów, dane na dzień 29 grudnia. Jest to leczenie bardzo ważne dla naszych pacjentów, dlatego że brak jakiejkolwiek reakcji kończy się tragicznie. Jest to choroba, która bardzo szybko postępuje. Wszyscy pacjenci niezaopiekowani na czas tracą gałkę oczną. Oczywiście przerzuty powodują skutki bezpowrotne i również są notowane zgony. Natomiast bardzo ważną informacją jest to, że świadczenie selektywnej dotętniczej chemioterapii melfalanem w leczeniu siatkówczaka u dzieci, pacjentów, którzy mogą skorzystać z tego rodzaju leczenia, ratuje ich życie. Absolutnie nie rejestrujemy zgonów z powodu zastosowanej terapii, ewentualnie zgony w wyniku progresji choroby. Chemioterapia tętnicza jest świadczeniem, które może być technologią, która może być zastosowana tylko i wyłącznie w leczeniu retinoblastomy. Natomiast wzbogacając całą diagnostykę retinoblastomy o liquid biopsy, czyli biopsję płynną, jest to diagnostyka, która może być również wykorzystana przy leczeniu innych chorób nowotworowych. Zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi postępowania diagnostycznego w siatkówczaku, bardzo dużą rolę odgrywa analiza materiału genetycznego, która pozwala na wybranie konkretnej metody leczenia. Do tej pory ogólnie na świecie korzystano z tkanki genetycznej, badanie histopatologiczne z tkanki nowotworowej, bądź bazując na limfocytach krwi obwodowej. Niestety retinoblastoma jest na tyle niewdzięcznym nowotworem, że nie możemy pobierać tkanki z guza ze zmiany nowotworowej, dlatego że grozi to rozsiewem. Ten materiał, który w literaturze, w przeglądzie, do którego dotarłyśmy, opisywany jako tkanka nowotworowa retinoblastoma, był materiałem pochodzącym z po enukleacji gałki ocznej. Natomiast wiedząc, jak bardzo ważnym jest podłoże genetyczne pozwalające na podjęcie leczenia celowanego, naukowcy poszli krok dalej. Jednym ze sposobów również leczenia retinoblastomy jest podanie chemioterapeutyku do gałki ocznej. Przeprowadzenie takiego procesu wymaga obniżenia ciśnienia w gałce ocznej i uzyskuje się to między innymi pobierając z przedniej komory gałki ocznej płyn, który tutaj Państwo na prezentacji widzicie symbolicznie przedstawione jako strzykaweczka pobierająca płyn. I zawsze był ten płyn po prostu usuwany i nikt z niego nie korzystał. Natomiast w 2017 roku grupa badaczy zwróciła uwagę na to, że w tym płynie znajduje się uwolniony materiał genetyczny z guza.
z komórek guzowych, które ulegają apoptozie i rozpadowi. Było go tam niewiele, ale był. Już w 2019 roku, czyli 2 lata później, świat poszedł do przodu i okazało się, że można ten sam materiał genetyczny z komórek guza znaleźć w krwi obwodowej. I pojawiło się pojęcie liquid biopsy krwi obwodowej, która może być fantastycznym materiałem do monitorowania trwającej choroby, do tego, czy dobrze jest dobrane lekarstwo, czy nie ma nawrotów, a już idzie w tej chwili świat naukowców do przodu, czyli do badań, wykorzystywać do badań przesiewowych dla pacjentów, którzy są objęci opieką w poradniach genetycznych, żeby uprzedzić ewentualne obciążenia rozwojem choroby i jej późną diagnostyką. Nasz raport został stworzony, tak jak powiedziałam na początku, dla dyrektora naszego instytutu w celu weryfikacji przyznanego finansowania i tak naprawdę chcąc wzbogacić diagnostykę retinoblastomy, wprowadzając liquid biopsy, mając zaplecze w zakładzie patomorfologii, w komórce, która zajmuje się onkostrukturą nowotworów, wprowadzając liquid biopsy, najprawdopodobniej będziemy występować o zwiększenie finansowania tego świadczenia, dlatego że liquid biopsy wymaga nowoczesnych metod molekularnych, czyli NGS-u. Są to specjalnie przygotowane tak zwane kity, które pozwalają nam na badanie genetyczne i znajdywanie biomarkerów, których obecność świadczy o etapie rozwoju choroby. Tak naprawdę nasz raport wykazuje w rekomendacjach dla samej wdrożonej technologii selektywnej, zachowując całą strukturę tego raportu HBHTA, o które pięknie wymieniali nasi przedmówcy, że prosimy, sugerujemy, żeby ponownie zweryfikować wielkość finansowania w roku 2023, ale w ostatnich 2 latach w okresie COVID-u nie zauważyliśmy absolutnie, żeby do nas trafiło mniej pacjentów. Wiemy, że utrzymujemy się na poziomie świadczenia, nie dopłacamy do niego. Chcielibyśmy wprowadzić do oceny tak zwane formularze PET-SQL-e, które pozwolą nam ocenić perspektywę pacjenta dla wdrożonej technologii. Uważamy, że działania promocyjne, które teraz są podejmowane i szkoleniowe w leczeniu siatków czaka u dzieci fantastycznie spełniają swoją rolę, bo to dzieci do nas trafiają. Nie ma już, nie rejestrujemy w ciągu 2 ostatnich lat wyjazdów dzieci do ośrodków zagranicznych, co się częściej zdarzało wcześniej. No i oczywiście wprowadzamy rekomendacje dla wzbogacenia tej diagnostyki molekularnej, genetycznej o tą biopsję płynną, wiedząc, że mamy personel już wyszkolony, kwestia tylko zakupienia kitów, a skorzystają z tego również inni pacjenci onkologiczni, ponieważ liquid biopsy fantastycznie sprawdza się w diagnostyce w ogóle chorób nowotworowych. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować organizatorom tego całego wydarzenia. Fantastycznie spędzony czas. Bardzo dziękujemy za wszystkie cenne rady. Cieszymy się, że możemy nadal być w kontakcie. Życzę Państwu samych sukcesów na polu HBHTA. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Ja również bardzo dziękuję. Rozumiem, że sukces będzie obopólny. To była już ostatnia prelekcja w tym bloku. Podsumowując, chciałam zwrócić uwagę, że cele raportów przez Państwa prezentowanych były naprawdę różne, pomimo tego, że jedno narzędzie. Po pierwsze, do potwierdzenia opłacalności pewnych technologii, do potwierdzenia ich bezpieczeństwa, do znalezienia najlepszej zmiany organizacyjnej, ale też do tego, aby dać rekomendacje do zmian systemowych. I to wszystko dzięki jednemu narzędziu, jakim jest ocena technologii medycznych na poziomie szpitali. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę mamy już ostatni panel w naszej konferencji. Bardzo dziękuję.